Koniec. Chyba wyszło. Chyba wyszło. Nie najgorzej. Mieliśmy razem okazję kilka transakcji przeprowadzić. Właściwie mimo, że się znaliśmy, to jednak była to relacja bardziej zleceniobiorca, zleceniodawca. Natomiast Michał z racji swojego doświadczenia i nowego pomysłu postanowił zacząć działać również jako agent nieruchomości. Zdecydował się na przystąpienie do naszego grona i rozpoczynamy wspólne działanie. Jeżeli jesteś klientem, który będzie miał okazję współpracować z Michałem i chciałby powierzyć mu swoją nieruchomość, to możesz być pewny, że Michał zna nieruchomości od podszewki, dlatego że remontował mieszkania. Kupował mieszkania, które były do remontu, remontował je i sprzedawał po remoncie. Także zna proces inwestycyjny, jest w stanie doradzić, co zrobić, żeby mieszkanie zyskało na wartości, żebyś mógł je lepiej sprzedać. Jeszcze, może tak, ja coś powiem. Powiedz może o nowej usłudze, którą masz zamiar się zająć. Inaczej, również myśleliśmy nad tym, żeby rozpocząć proces obsługi najmu krótkoterminowego, głównie dla turystów, gdzieś w obrębie Starego Miasta, żeby jednak ta lokalizacja była przystępna dla przyjezdnych. No po prostu szukamy również osób, które nie chcą się tym zajmować na co dzień, bo to zajmie czas, pieniądze na dojazdy i tak dalej, więc jakby chcemy to wyręczyć tych inwestorów w tym całym procesie, żeby nie musieli przejmować się tym wszystkim i mieć to na głowie, tylko jakby cała odpowiedzialność spada na nas. Oferty będą oczywiście wszędzie promowane, będzie się tam wynajmowało, jest specjalny również system do tego, gdzie jakby inwestor ma pełen dostęp do tego, widzi kiedy coś jest wynajmowane, może sam sobie bukować te dni dla swoich znajomych, kiedy oni przyjeżdżają, więc no tak, z Piotrkiem chcę tutaj również tą nową usługę wprowadzić, która jeszcze no, wcześniej nie była tutaj prowadzona. Znaczy, ja myślę, że to trochę wynika z tego, że rynek to na nas wymógł. Ja też osobiście miałem sporo zapytań od klientów, których obsługiwaliśmy, którzy kupili mieszkania inwestycyjnie za naszym pośrednictwem, czy nie moglibyśmy się dla nich zająć obsługą tego typu najmów. I powiem szczerze, że jeżeli to miałoby być obsługa kilku sztuk, to trochę się to nie kalkuluje pod względem biznesowym. Natomiast w tej chwili zrobiła się już to tak duża liczba lokali, którymi możemy się zająć, że tak powiem, nasi klienci wymusili na nas tym, żeby się zajmować tą gałęzią branży. Więc jeżeli macie takie mieszkanie, nie chcecie się tym zajmować, tak jak powiedział Michał, pranie, sprzątanie, przyjmowanie rezerwacji, przekazywanie kluczy, odbieranie mieszkania po takim najmie, to jest właśnie ta gałąź i ta część zakresu działalności, za którą będzie odpowiadał Michał na biurze. No i oczywiście, tak jak wcześniej Piotrek wspomniał, dodatkowo dochodzi klasyczne pośrednictwo i jakby pomoc w sprzedaży czy pozyskiwaniu mieszkań, czy właśnie w całym procesie kupna, czy chociażby doradzenia właśnie w kwestiach remontowych, bo no, trochę tych remontów jednak zrobiliśmy z ekipą, więc jakby też oszacowanie kosztów tych remontów jest no, bardzo ważnym elementem w trakcie kupowania mieszkania, bo bardzo często kupujący nie są świadomi, ile będą musieli wydać na ten dany remont, a jednak to doświadczenie, które gdzieś tam w ciągu tych 3 lat zebrałem, pozwala na raczej dokładne oszacowanie tych przyszłych kosztów, no i więc też w tej kwestii, w tej materii jestem w stanie tutaj jak najbardziej pomóc. No i myślę, że w imieniu Michała mogę też obiecać, że oferty, które będą pod jego opieką, czyli mieszkania, które przekażecie mu do obsługi, będą przygotowane na podobnym poziomie jak moje oferty, czyli każda oferta będzie miała spacer wirtualny, każda oferta będzie miała film, każda oferta będzie miała inwentaryzację powierzchni, czyli rzut generalnie całej nieruchomości poszczególnych pomieszczeń. No i zdjęcia oczywiście obiektywem szerokokątnym. Tak, dokładnie. Tak. Więc fajnie było Was gościć u nas w biurze. Cieszę się, że nas posłuchaliście i do zobaczenia w trasie, że tak powiem. Do usłyszenia. Cześć.